Witam wszystkich ponownie serdecznie, tutaj jest Pan Biedny, zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał Janą jako support, za chwilę co gdzie, jak tylko kupmy to i owo. Standardowo jakby nie było. Coś takiego. Jak sobie życzysz, tak jak sobie życzę. Welcome, welcome. Dobra, więc jak sobie wiecie, jestem Janą, albo Janą. Tak naprawdę zależy jak to lubi ją nazywać, będąc chyba Polakami. Mając, nie kończę Lola po polsku. Raczej byśmy powiedzieli na nią Jana, chociaż Joanna. Dobra, whatever. Więc Jana bo Jana, chociaż Jana dziwnie brzmi. Jako support Karbanami idzie Jax solo top. O Jezus, kocham go i uwielbiam, chociaż dawno nie grałem. Wojber w jungli i Caitlyn jako adekery. Przeciwko sobie Kha'Zix, Skorki, Morgana, LeBlanc, Ignar na topie. To co? Wczoraj się was pytałem, jak chcecie, jeden skin do 975 RP wy wybieracie? Czy może dwa gifty? Wiadomo, jeden skin to tylko jedna osoba może wygrać. Dwa gifty to dwie osoby. Wybraliście wczoraj elegancko, to dzisiaj jest zadanie dla was. Co musicie zrobić? Napisać w komentarzu, jaką postać z Lola najbardziej nienawidzicie. Tak, to wszystko. Ale oczywiście to musi być zajebiście ciekawe, tak? Błagam, tylko nie czytajcie innych komentarzy, ja nie chcę tysiąc razy widzieć, że to jest Teemo. Bo zapewne będzie Teemo, czy chociażby Yasuo, nie wiem, bo ma kryty i tyle. Chodź tutaj nam pomóc. Więc to wszystko, czas, do kiedy macie czas? Od dzisiaj do wtorku. Do wtorku, do północy. Dużo czasu, dwa dni. Wiadomo, cała niedziela, cały poniedziałek, cały wtorek, więc jakby nie było, 3 dni. Dobra, to co, może coś na temat Janny, bardzo ogólnie fajny support. Niestety jedno ale. Ona bardzo szybko traci HP, ona jest tak miękka, że to po prostu prosi się jakiegoś buffa, nie wiem, na cokolwiek. Dlatego jestem zmuszony budować to jowo. Mówiąc to jowo, nie wiem, jakiegoś omena, czy coś. Ale ogólnie naprawdę bardzo fajny support, F bardzo fajnie działa, W tak samo bardzo fajnie działa. Niestety muszę się czasem zbliżyć do przeciwnika, co nie jest dobre. Ale bywa i tak. Bywa i tak. Oczywiście ja pros Janna nie jestem i co chcę jeszcze powiedzieć na temat itemu. Nie zawsze ja kupuję ten dającego mi jakiegoś tam golda, nie wchodź w to, kobieto. Wiadomo, kto co uważa tak naprawdę za słuszne. No po prostu ja nie jestem za tym kupowaniem, ale w tym wypadku jestem zmuszony, no. Trochę ceceków mają przeciwnicy, więc sami wiecie, rozumiecie. Jeżeli Caitlyn w jakiś sposób by harasowała. Tam na midzie już informuje Karmę, żeby pomogła i Karma zmierza ku Kha'Zixowi. Ale wydaje mi się, że Kha'Zix ucieknie. Janna bardzo fajnie może rozpocząć teamfight, to jest naprawdę ciekawe. O Jezus, myślałem, że gdzieś tutaj poleci, dobra, moja wina. Janną ostatnio dłużej trochę pograłem, naprawdę, moim zdaniem ok support. To tak jak powiedziałam, mega szybko traci HP. Po prostu naprawdę, jeden dobry gank i Janna może jeszcze nie istnieć. Dlaczego reportować go Gnara? Co on robi? Przewodnicę robi. Tutaj przydałby nam się jakikolwiek gank. Naprawdę by było ok. Kurde, ale Morganę mam przeciwko sobie. To jest w ogóle błąd. A, jest zużyłem egzosta. Niestety ja już nie mam za bardzo HP i boję się, że zginę. Ale zobaczymy.
Może coś z tego wyjdzie, może ja zwarduję tutaj krzaki, bo Kazyk może nam się pokazać. Będzie naprawdę dupa. Bardzo podoba mi się, jak Caitlyn od czasu do czasu harasuje tego adekery. A to i tak, kurde, niestety za mało. Nie, jak Kazyk nam tutaj wyjedzie z krzaków, to będzie naprawdę nieciekawie. A muszę aktualnie ciągle się patrzeć na mapę, nie ma innego wyjścia. Ajajaj, mogłeś tak tego nie robić. Dobra, to co, cofnijmy się, dziewczyno. Bolączką Jan jest to, że bardzo szybko traci manę. To naprawdę jest nieprzyjemne. Więc sobie coś takiego. Nie jesteśmy, no dobra. Wiadomo, wardy, najważniejsza rzecz u supporta. Mogę nie mieć itemu, mogę nie mieć tych innych fajnych rzeczy. Przez cały ten czas ona była na łóżku? No ale... I teraz siedzi na krześle. I... Ale o co ci chodzi? No dobra, leżałeś na łóżku i co? Może masz laptopa i tyle, no. Dobrze, być może jej skill się teraz poprawi. Chodź tutaj, bij go! Ajajaj. Kurde, zobaczycie, tak naprawdę dużo mi... Dużo mi nie zrobili, tak? A HP? No już praktycznie nie mam. I to jest właśnie ta bolączka Jana, ona jest bardzo miękka. Szybko manę traci, jest bardzo miękka. Ale ogólnie nawet spoko, support. Tym bardziej, że teraz jest taka ta meta, tych nanamin powiedzmy, karmy i tak dalej. Oczywiście wiadomo, trash nadal dobrze działa. Aczkolwiek. Zniknęło jej kół, tak jakby. A przydałby nam się jakiś trup, nie powiem. Caitlyn powinna bardziej zbijać HP przeciwnikom, bo ona ma range duży, nie? Ale ona tego nie wykorzystuje. Wolibear robi blue. O Jezus! Co to było? Caitlyn, co to było? Okej, okay, za 10 sekund ten ward nam zniknie. Morgana bardzo gra jakoś jak defensywnie, naprawdę mega. Ja Morganą trochę przegrałem. Trochę dużo. I szczerze wam powiem, że naprawdę gra specyficznie dziewczyna. Dobrze, elegancko. Ulti, o Jezus. Ulti Jhany nie raz, nie dwa uratuje wam życie. Nie, Caitlyn, nie. Oszczędzaj manę, dziewczyno. Ja tu mógłbym jej dać osłonę, która daje. Która nie daje tylko osłona, także zwiększa jej damage. Ale to jest bardzo fajne. A szkoda mi trochę many, bo nawet jak gdyby ktoś miał wpadł Kazyk i tak dalej, no to co? No kurde, no muszę mieć manę, żeby ją w jakikolwiek sposób uratować. Ja bym się cofnął, ale skoro ona nie chce, dobra, to zbijamy wieżę, no. Nie mam many, no. Dobra, w ostatniej chwili ją uratowałem. Ja nie mam many, dziewczyno. Jaki no problem? Ja cię nie uratuję, nie mając many. Dobra, okej, ja ją zostawię, naprawdę. Chciałbym tam przy niej być, czuwać nad nią. A to jest niemożliwe, ja nie mam many. Dlatego tak bardzo ważne skupić dla Jhany jakiś tam mana regen. W tym wypadku będzie to. A także... to. Michaela. Michael.
Bardzo dobry w ogóle item. No zobacz, tam jest także APEK, będę musiał... APEK. Chyba też coś ma od APK, jak generam tak naprawdę nie grałem, więc trudno mi cokolwiek powiedzieć na jego temat. Naprawdę w ogóle mnie nie interesuje ta postać. Tak więc nie ma co się dziwić. Że nim w ogóle nie grałem. No ale get the fuck out. To jest farma mojego AD Carry. Tak, więc Solari kupię. Omena? Ma się zobaczy jeszcze. Co ona ma tam kupione? Bardzo fajnie ogólnie ta kobietka gra, tam Caitlyn. Widzicie jak się gra Caitlyn tak naprawdę. Aha, dobra, może nie zbiję tego dużego miona. To jest mega ważne. A to nic. Dobra, będzie po mnie. Trudno się mówi. O, jeszcze LeBlanc by tu przyszła do nas. To był Varda, ale za późno Kha'Zix'a zauważyłem i tyle. Zapłacić za to. No dobra, zobaczymy. Oczywiście moja gra Jano może nie być zajebista. A to nic. Okej, to co? Może poczekajmy, aż będę miał pieniądze na ten item. Sekund parę. No, Jesus, myślałem, że uda mi się kupić. Dobra, ja nakarmię miejsce, bym nie ryzykował, ona zginie. Jeżeli nie ma ulti, to dziewczyna, to ona zginie. To jest LeBlanc jeszcze. Na bank będzie po niej. Choćby skały srały, nie uratujemy jej. Zjebała, nie wiem dlaczego w ogóle karma się... nie wiem dlaczego w ogóle karma sama się tutaj pojawiła. No okej, ja pójdę zwardować smoka. Bo kurde, jeżeli nie ma smoka, no to co, no spieprzyłem no. Dobra, jest smok, więc elegancko. Dobra, może tędy przejdę, zobaczymy, być może on się recalluje. Kha'Zix tu jest. Dobrze, okej. Bardzo dobrze pomyślałem, żeby się nie chwalić. Tyle ci powiem, żeby uważać. Wow! A ja tutaj bronię bardzo mocno AD Carry. A tutaj LeBlanc wbija we mnie. No dobrze, no nie ma tak czy siak innego wyjścia. Okej, to tak czy siak sprzedajmy. No, zróbmy coś jakiego. Dobrze, okej. Support nasz. Jeden za jeden tak naprawdę. Ja bym się zajął smokiem. On my way. Tutaj woli potrzebuje pomocy. Już nie mogę używać pingów, no bez przesady, aż chyba tego nie użyłem. 0-2-2, ale zawsze mogło być gorzej. Caitlyn, bardzo fajnie grasz. Tylko że kurde no. Nie! O Jezus! O Jezus! Źle myszkę ustawiłem. Jax tutaj nadchodzi. Nie, Exosane by to zużywał. Dobra, elegancko. Ja zamiast Q wolę maksować W, bo niektórzy maksują W tak naprawdę. Ale to chyba zależy od widzimisię i od sytuacji, jaka jest.
W tym wypadku, teraz ja będę maksował W. No, wydaje mi się, że lepsze, kurde. Zbiję tego Warda, Caitlyn przeżyła, Caitlyn jest na topie, ja chyba powinienem za nią popędzić. Ale zbijmy Warda, zawsze taki hajs będzie. Woli mu kazałem robić smoka. Zwarduję go może jeszcze, bo za chwilę Ward mi padnie. Może padnie nie, ale zniknie. Albo to będzie, że no support. No Ward Dragon i te inne, a nie o to tu chodzi. Dobra, tu też zwardujmy. Nie, może tędy je będę naszedł, bo jeżeli bym wpadł w Kumorgany. No cóż, byłoby po mnie. Dobrze. Okej, zauważyłem w ostatniej chwili, że LB się cofnęła. A przynajmniej nie ma flesza. Dobra, wieża nam idzie dla nas. Ja bym się jeszcze zajął smokiem. Póki jest okazja. Jakie buty, jeśli chodzi o Janen? To buty piątki. Takie są najlepsze. Oni tutaj nadchodzą. A! Nie, nie mogę nic zrobić. Nie będę zużywał flesza, bo mi się nie opłaca. Dobrze, bo Liber zabił Morganę. Dobra, zużyłem flasha tylko i wyłącznie po to, by uratować Volibera. Chyba nawet niepotrzebnie, aczkolwiek obawiałem się, że on mi padnie. Więc okej. Dobra, LeBlanc chyba ma nawet fajne staty. 5-1, tak? Już zacznę budować Solari. Nie ma innego wyjścia. Dlaczego ogólnie buty piątki? Odchodź, żeby... Nie, kurde, nie, nie spodziewałem się... Nie spodziewałem się LB tam jeszcze w krzakach. To bardziej trzy osoby na topie. Nie, Caitlyn wiedziałem, kurde, nie, po prostu nie. No ale dobra, no. Bywa i tak. Chciałem tylko postawić Warda, a nie postawiłem, także zginąłem. To bardziej, dlaczego oni wszyscy są na midzie? Zamiast nam tutaj pomóc. Popędzić do nas. I tak dalej, i tak dalej. Kurde, miałbym takie naprawdę fajne staty. No, Jax, uważaj, co ty w ogóle tam budujesz? Takie rzeczy, tego się nie buduje. Dawno się jeszcze go nie buduje. Tabi. Ja bym wziął Mercę, no ale... To co tam lubi. Infinity? Nie Infinity, przepraszam. Trinity Force. I by była gitara. Dobra. Wow! No nie, on naprawdę mnie nie lubi. Kurde, no co to jest? Caitlyn, zabij go, proszę. Dobrze, bardzo dobrze, zabijasz. Być może będzie nawet double kill. Tak, double kill dla Caitlyn. Caitlyn naprawdę już turki nie ostrzeli. Chyba, że... Ajajaj. Ten ostatni autoatak w ogóle nie wszedł. Dobra, Caitlyn musimy popędzić tutaj. Nie mamy w ogóle innego wyjścia. Naprawdę, Kazik jest jakiś mega łomny. Nie wiem, dlaczego w ogóle bije supporta. Ja rozumiem, że jestem miętki. Dobra, dobra, woli poczekaj. Woli poczekaj. Już, bić. Dobra, dwa zużyte flesze. Okej. Okay. Smok za 3 minuty dokładnie. Ja mam buty piątki, więc może jeszcze znajdę Korkiego i z Karmą go wykończymy.
A, dobra, to też mi nikt nie pomoże. Okej, to cofnij się, karma. Tutaj LeBlanc widziałem, tak czy siak. Więc trzeba mego uważać. Ona tutaj była i zniknęła i to chyba miała full HP tak naprawdę. Dobrze, już idę. Widać, że taka Caitlyn tęskni za mną. Teraz ja tylko jeszcze zwarduję tutaj, żeby nie było lipy. Aj, karma nam zginie. Bij to. Masz tutaj. Wojbera tak samo nie uratuje niestety. Chodź. Nie. Dobra, bardzo już więcej ustawić się mogę. No i na bank rzuci się na mnie LeBlanc. Ja to pieprzę. Bez teamu ja to mnie wbijam, nie ma szans. Okej, tutaj pozbyli się mojego Warda, ale co, nic. W ogóle pinków nie kupuję. Teraz niedługo kupię, bo Drake się... Nie, chociaż może nie, albo bym jeden dla zasady, sam już nie wiem. As you wish. No i tutaj gdzieś muszą być, albo Bóg wie co, ja tutaj postawię. Nie postawię Warda. No to dupa, bo już mi się skończyły. Dobra, LeBlanc ma. Nie, ja nie mam Wardów, kurde, właśnie idę się cofnąć, żeby coś kupić, ludzie. Dajcie mi chwilę. A, nie stać mi jeszcze, kurde, jaka szkoda. Ale dobra. Zrobimy coś takiego. I pinka kupmy. O, przesadziłem o jednego. No i tutaj mam naprawdę nieciekawą sytuację. Dobra, tam karma kogoś zabiła. Nie no, zginę, kurde, nie potrzebuję tak się wepchnąć. Zobaczcie, gdzie jest nasza Caitlyn? Nie ma naszej Caitlyn, tutaj był problem cały. Caitlyn, come on! Dlaczego? Przecież nie masz wystarczającego damage'a. O Jesus, chyba jednak zmienię za nią. Ja nie gra tak dobrze, jak myślałem na początku. Moja wina, w ogóle nie potrzebuje się pchałem tak śmiało do przodu. Ulti tak w ogóle z dupy tak samo wywaliłem. Co Caitlyn ma kupione? Już takie temu, wow. A to dopiero tak naprawdę 23 minuta. Smok. Smok musi być nasz. Wow! Ładnie, naprawdę ładnie. Dobra, elegancko, prawda? Naprawdę. Nie, jednak dobrze gra ta Caitlyn. Dziewczyno, nie! Ja cię proszę, cofnijmy się, kurde. No ja nie będę w stanie cię uratować zawsze. A Jack sam się bije. Dobre sobie.
Aj, nie uratuję go, nie ma szans. Dzięki, Karma. Nie wiem, czy będę w stanie ją uratować. Volibear, co no odwala, dlaczego? Kurde, no mówiłem, cofnij się, o Jesus. No, mnie nie zabiją, tak? Kurde, no ja tak pinguję, używam tych pingów, żeby się cofnęli, a oni co? W dupie to mają, no. Okej, dobra, tutaj jest LeBlanc, trzeba na nią uważać. Ach, grzecznie wam mówię, poczekajcie. Jeszcze mnie nie stać, no, wielkie nieba. Teraz Katie napisała, że z moją pomocą nie ma problemu, żeby było 2 versus 5. No, nie sądzę. Mimo wszystko, nie sądzę. Dobra, Kha'Zix jest. Ajajaj, niestety Volibear zakrył mi. Dobra, elegancko. Baron nie jest taki zły. Postawmy tutaj Pinka, dobra, niech sobie chłopaki robią. A tutaj jeszcze zwarduję, żeby nagle nie było lipy. Dobra, w ostatniej chwili przeżyłem. Katie jeszcze zabiła Korkiego, bardzo fajnie. Bardzo kur... A no nie... To jest, to jest jakiś półbóg Katie. Zobacz, jak ona bardzo dobrze gra. Robi barona, zabija wszystkich, wow. Naprawdę i wow. To scary game, dzięki niej. Ona nam naprawdę karuje grę. Ja czuję się taki troszeczkę bezużyteczny. A, płotkę kupić, nie kupić? Sam nie wiem. To też będę... A. Wszystko kwestia czasu. Dobra, kupię Solaria, a następnie Omena. Jednak. A, jednak Omena kupię. Bo po prostu tak chłopaki mnie biją. Niestety nie zdążyłem. A bardzo dobrze przynajmniej mam Brona. Tutaj Pinka już mi zbili. O Jesus. Nie, ja mu nie pomogę. Choćby skały strały. Ja nie będę w stanie pomóc, a starałem się jak najlepiej. Jax idzie tam od plesów. Wydaje mi się, że nie uda mu się, nie ma najmniejszych szans. No ja nic nie zrobię, no. Dupa, no. Staram się jak najlepiej, wiadomo, ale co mi potem. Dobra, ja tu jestem tylko i wyłącznie dla... Dobra, elegancko, double buff dla nas. Być może tu jest jeszcze smok, karma za tego Nikorkiego. Spokojnie, ja to zdążę na spokojnie. Dawaj, bi. Aha, bardzo dobrze. Wydaje mi się, że... Że Caitlyn zabija Morganę. Ale wydaje mi się, że Korki chciał skoczyć przez ścianę. Ja na Jaxem jestem, bo po prostu poczekał. Bo co by było, jeżeli Korki by przeskoczył? Never.
Dobra, bardzo łatwy kill dla nas kolejny, elegancko. 5 do 19, nie jest tak źle. No to bardziej, że jakoś Janą nie gram namiętnie, aczkolwiek mocno spoko postać. Ja się cofnę, bo już Solari będę miał. Musiałem ich zostawić, bo wiadomo, Solari nie jest byle jaką rzeczą. Tak powiedziałem, teraz Omena kupię. No bo po prostu tak tutaj w dupę dostaję. Chociaż boli. To jest ona, wydaje mi się. Jax, nie wiem co to odwalasz, double buffa stracisz. Ubie, cofnij się. Ja was tylko proszę, no. Oczywiście, jeżeli możecie skończyć, to fajnie. Dobra, niestety będzie po niej. Dobra, to co, teraz wypadałoby zwardować dżunglę. Naszą. Bo aktualnie chyba będziemy tak naprawdę defensywnie grać. Za chwilę to też ulepszę. A może już to ulepszę. Nie będzie takie głupie, bo jeżeli będziemy robić barona i tak dalej, czy jakiegokolwiek trapa. No i widziałem tutaj Korkiego umiejętność. Niestety po blue, a szkoda. No, dziękuję, Katie, że tak we mnie mocno wierzysz. Ale zobaczmy, może to blue już jest. Może mimo wszystko, aczkolwiek ja tutaj widziałem, co się dzieje. Tutaj niczego nie ma chyba, Karma, a właśnie. Za 2 minuty baron. Ja bym zrobił barona i bym to skończył. No dobra, jednak nie ma sensu wardować naszej jungle, bo jak sami widzicie, mocno puszujemy. Przyjęliśmy inicjatywę tak naprawdę. Dobrze, bardzo dobrze. Nie wiem, czy Kazyks nie będzie chciał się z nim bić. Dobra, elegancko uratowałem Jaxa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oj, mamy wolny Nexus. Na co czekamy? Za 5 sekund LB. Dobra, to co, GG. GG. Okej, okay, Skaven, słyszę, to by było na tyle. Mam, żeby komentarz jaki ten gameplay wam się podobał, zapraszam standardowo do komentarzy, subskrypcji, ocen. Pamiętajcie napisać w opisie filmu, jakiej postaci najbardziej nienawidzicie. Czas macie do wtorku, do godziny 12, do 12 w nocy, do północy, do 24. Postacie, no raczej nie mogą się powtarzać, nie chciałbym, żeby się powtarzały. Więc to było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, hejos.